taki sam. Tu był przy płocie zaraz. A nagrałaś go? No nagrywałam go, właśnie chciałam zrobić zdjęcie i tutaj psy przyszły i go wystraszyły. Śliczny jesteś. Pewnie zwiał. Nie idź tam. Eryk, mama mówi, tam następny starczyła. Przegoniłeś go. Krowy idą w tą stronę. A krowy czy tam? Nasze jeszcze są. Są, tu trzeba się wpatrywać w trawę i one wystają przy tych norkach. Stoją na tylnych łapkach. O, ten jak ładnie wyszedł, zobacz. Ta, no myślałeś taki wielki jak bobry? O, znowu się wystraszył. Tak, już się przyczaił. A tam dwa moje. Trzeci. Ja by tam kamerę zostawił. Thank you.
wiedziałem, gdzie stanąć, prawda? No. Kemping, dziki kemping. Eryk teraz zaprezentuje, jak się u nas składa łóżko. Zapraszam. Co ja najpierw? Nie będę składał łóżka. Idziesz spać? Tak. No nie, tak. No. Dawaj, składamy łóżko, szybko. Nie. Bo często ludzie się zastanawiają, jak się tu śpi. Tu się nie śpi. Ani na stojąco, ani w hamakach. Tu się śpi. Tu się śpi na leżąco normalnie, jak w domu, tak? Tak, tylko dajcie mi spokój. To jest łóżko pojedyncze, a można przerobić na podwójne. Aczkolwiek są niektórzy, co spali tu w dwójkę. I tam u góry podwójne. No, tu jest prezentacja, jak się śpi w dwie osoby. Niewielkie, bo niewielkie. Dobra, a teraz te dwie osoby niewielkie pokażą, jak się składa to łóżko. Do kogo ja mówię, no? Nie zaczyna się, tylko jest brak umiejętności u was. Tak, chyba u ciebie. I gotowe, tak? A dzisiaj śniadanie? Stoliczku, nakryj się! I stoliczek się nakrył, a tu jeden to już oszukuje, bo za czym się stoliczek nakrył, to on już patrz, sama. Dobra, jemy i jedziemy na rowerach, gdzie? Na teraz widokowe. Na wieżę chyba, tak? Czy teraz? Nie. Na wygasłe wulkany? Nie wiemy w sumie, bo my to poopowiadamy, a potem się okazuje co innego. Jak będziemy na miejscu, to będziemy wiedzieli. Nasza apteczka w podróży. Cały ten koszyczek to są leki niezbędne. Widziałem dzisiaj na jakiejś grupie kamperowej, biwakowej czy jakiejś innej, ktoś rzucił zdjęcie swojej apteczki i ludzie go wyśmiali, że jest podatny na reklamy telewizyjne, że nakupował leków niepotrzebnie, ale to się tak mówi, nie? W trasie jest potrzebne takie coś. Lepiej wozić, jak się prosić. Dla dziecka leki? No, dla dziecka leki i nasze leki, które ja już biorę codziennie. Ja też swoje. Nie ma tu jakichś zbędnych chyba rzeczy raczej. Nie będziemy tego wszystkiego wyciągać i pokazywać, co tu jest, ale... No, jakieś przeziębieniowe, nabiegunkowe, wzmacniające, bo chodziliśmy po górach, czyli magnez, potas. Aviomarin w razie co. Chociaż nikt nie potrzebuje u nas aviomarinu, no ale... Nie, ale to takie są jakieś nastuczenia. Czasami kontuzje, przeciwbólowych parę. Jest to potrzebne. A, no pobiegunce jakieś takie, ale to takie... Elektrolity. Niekoniecznie pobiegunce, bo przez ten... Przeciwwirusowe dla dziecka. A i to przeciwwirusowe. Wapno. Bandaże. To ty chcesz brać leki, jak jesteś zdrowy? Wirusowi. Mhm. To nie jest przeciwko wirusowi temu medialnemu. Bo to jest medialny wirus. Ludzie, tutaj nie ma żadnego wirusa wkoło. Ale jak kto uważa, tak? Koronawirus! Dobra. Koronawirus! Tylko tyle o naszej apteczce. Ciężko jest jedną ręką hamować przednim hamulcem. Jeszcze kręci to coś. Może być brawurowe zejście z roweru przez kierownicę. Uwaga! No tam musimy, przez te winniczki. Tak, jest tam droga jakaś? Raczej tak, zaraz spojrzę w mapę. Bo wszystko mam w jednym urządzeniu wieloużytkowym. No. Cel naszej podróży też już widać. Nie wiem, czy dostaniemy się na samą górę, czy rowery zostawimy na dole i resztę z buta, ale widok chyba z tej wieży będzie super ostry. Winogrona już prawie dojrzałe.
gdzie nie gdzie, tylko są jeszcze zielone. Te już są fioletowe. I nawet w smaku. Dobre. Przypomina ci ten dźwięk coś? Nie. Nic? Chyba cykada. Podobny taki, nie? No. Zbliżony. Nie wiem. Rumaki zaparkowane, spięte wszystkie do kupy, ale do drzewa nie. Czyli brakuje nam jednej spinki takiej. Nie, no raczej chyba nikt nam tutaj nic nie ukradnie. Bo mówię, gorzej by było, jakby ukradli jedno koło. Mogliby ukraść wszystkie rowery lepiej, niż by mieli ukraść jedno koło, bo teraz tarabani się z tym złomem. Byłoby gorzej, nie? No. O, elektrykiem. Pan podjedzie na pewno. Pan podjedzie, pan ma wspomaganie. Mam wspomaganie elektryczne. O, patrz, Dida. I to jest nasz cel kolejny. Pedałujesz, ale masz wspomaganie takie, że pedałujesz tak, jakbyś jechała po prostej. Ale podejrzewam, że jakby tam przycisnął bez pedałowania, też by ładnie szedł, bo to już są mocne rowery. Te pierwsze rowery były właśnie z takim czymś, że tam ja to mógłbym mieć problemy, żeby mnie tam powoził trochę mocniej. Ale już te, które teraz są, to jak dasz w pedał, to... W pedał, znaczy nie w pedał, tylko w manetkę. To już idą. Idę jak wiatr. Dobra, idziemy tu. To jest skamieniała lawa wulkaniczna. O. Może tak lepiej będzie. Jak się to rozbije? Nie, tego się nie rozbija. No, to ktoś nadepnął. Widzisz, co tu było w tym miejscu. A my jesteśmy teraz w krainie wygasłych wulkanów. Kiedyś tutaj płynęła lawa, gdzie teraz przyszła. No tak, i zastygła. Powstały takie kamyszki. I z tych kamyszków różnych, z tych, nie wiem, czy oni z tego pyłu, czy z czegoś to robili tutaj, nie wiem, czy do tej pory robią cegły i budują eleganckie domy. Gdyby to teraz robili, to na pewno byłaby ta cegła bardzo w cenie. Takie charakterystyczne budynki są. 140. A wiesz, że takie wygasłe wulkany to też były na terenie Polski? No. Musisz obejrzeć w internecie, na YouTubie, na kanale Camper for Life. Oni tam byli i zrobili z tego relację. Pozdrawiamy. Mamy węgierskie tereny powulkaniczne zwiedzamy. Jest wieża. Chyba się wykąpiemy w jeziorku. Odkręcamy dzwonek, nalewamy paliwa do roweru. To jest ciekawe bardzo. O, jak fajnie. Nie jedziemy nigdzie. Odkręcamy dzwonek. Mamy taką nakładkę metalową. Pękniętą. Nakładamy ją na śrubę. Mamy blaszkę metalową. Nakładamy. Mam nadzieję, że to jest zabawa, a nie słońce. Co? Bawisz się, nie? Mhm. Tak, w takie nalewam. No, bo ja się wystraszyłem, że może słońce na ciebie tak działa. Leżymy sobie. Szukamy chętnego, co pojedzie za nas na tych rowerach. Patrzymy sobie na winogrono, jak rośnie. O, kolega tutaj rozłoży sobie. O, tak. O, panie. A mrówki jak konie tu są w tym miejscu. Prawda? Żartowałem. Trawa. Trzeba mieć moją podkoszulkę jeszcze. Pośpiesz się, bo zaraz wstajemy. No tak wygląda. Pan nazbierał winogron, kiściów,
kiściów. Gadam nie po polsku. Kiście. I do beczki. I wino. Nie wiem, czy dobrze myślimy, ale o. O, zobacz, tu jest całe laboratorium, widzisz? 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 I do jedzenia, i do picia, i do zapachu. Tutaj w pewnym momencie wpadli na to, że mogą lawendę, która tu rośnie, wykorzystywać do wszystkiego. O, jest tam napisane na ścianie nawet lawender, tihanie. Robią wszystkiego rodzaju napitki do jedzenia, perfumy i wszystko, nie? Nie wiem, co jest otwarte, czy nie, co tu w ogóle, gdzie tu się wchodzi, to chyba nie. Tu jest coś napisane. I w tym klimacie tu rosną figi. Nieźle. Nie ma, ale w parkomacie nie zapłacicie za parkowanie kampera. Przykro. O, Ania znalazła lawendulę. Tą ulicą dojdziemy do miski. Tak, ale dlaczego ona jest taka wyschnięta? No bo już jest po ptokach. Eryk, tą ulicą dojdziemy tam do tego, do tej piwniczki, miska, co wczoraj jedliśmy. Dobra, pójdziemy do niej. No nie wiem, czy pójdziemy. Taki sklepik. Przy bankomacie artefakt. U nas tego już się nie spotyka. To jest to opactwo. Piękny budynek. Stroją instrumenty. O, elektryk. Albo hybryda. Ze ścisłego centrum zawędrowaliśmy gdzieś w jakąś dzielnicę willową. Codziennie na dół po tych schodach. Nie widać to w kamerce, jak tu jest stromo. Na dół jak na dół. No, na dół, no, a na góry? No. O, tu są następne, a nie, tutaj nie ma schodów, a nie, są schody też. Proszę bardzo, zejście na dół do domu po schodach. Ciach, 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 ciach. No bardzo stromo, nie? No ale taka nierówność terenowa jest. No to z tamtej strony ma łatwiej. No jakby chciał wyjść na tą ulicę, to ma pod górkę. To też jakieś dziwne drzewo. Cytryny to są. Tak? To wygląda jak limonka w ogóle, nie? Mógłbyś podstępować? Nie, to coś jest, nie wiem co to jest. To tak jakby było szorstkie jak piłeczka tenisowa. No może jest. Może wychodzimy teraz na idiotów, ale nie wiemy co to jest. Sprawdzone na Google'ach poncyria, roślina występująca w Chinach. Cytrusy. Cytrus. I
Idziemy dalej. Nie doczytaliśmy, czy jadalne. No taki specyficzny kolor ma ta woda, nie? Tak, bardzo. Dalszy ciąg naszej botanicznej wycieczki. Bananowiec. I pomidorowiec. I pomidorowiec. Gdzie jest pomidorowiec? A jest obok pomidorowiec. I figowiec. Bananowiec i figowiec. No piękne są te figowce. Ja bym spróbował u nas. Aha. Winko pijemy z takich literatek. No ty masz lepiej, ty masz wodę, a to taka pijalnia wina. Tam w środku było lepiej, tutaj jest trochę napalone. A trząśnij tym, no i potem się umyjesz. Na parkingu samochodowym. Jednak to nie był ostatni rzut oka na jezioro. Idziemy jeszcze nad jezioro. Mhm. A co na tym molo buffet było? Nie, no ale właśnie... A, no że to molo, tak, tak. No ale cały czas się kręcimy wokół opactwa, zobacz, tam widać. To nie jest jakieś wielkie miasto, nie? Eryk, ostrożnie tam. Widać ryby? Chłopaki coś łapią. Fajnie, da się domyślić. Daj w kamperze, trochę ciasno, ale nad głową. Więcej miejsca. I słuchajcie, są kampery, jeden z Węgier, jeden z Niemiec, dwa z Polski. Otworzysz? Otworzę. Poszło, idziemy ratować człowieka. Chyba już za późno. Próbowaliśmy wjechać na jakiś kemping. W ogóle nie mówiłem, że już wyjechaliśmy z Tichany, kierujemy się teraz do domu. Chcieliśmy jeszcze opróżnić kasetę. Wjechaliśmy na kemping, był bardzo pan niemiły, nie pozwolił. Chcieliśmy zapłacić. Był to kemping z tej samej sieci. O, jaki fajny kabriolet jedzie. Tej samej sieci, na której żeśmy opróżniali przed wjazdem na prom. No, ale widać inny kierownik, nie pozwolił. Za to z daleka dostrzegłem bazyla, który stał tam. Ciekawe, czy to któryś z moich kolegów z Niemiec. Ale jakoś tak nie miło iść zaparkować i nie poleciałem na kemping, żeby zobaczyć. I tu stanęliśmy przy trasie, jest takie miejsce dla rowerzystów, jest ładna toaleta czysta i bez ogródek. Zrzuciłem balast do toalety, posprzątałem. Nikt się nie czepiał, rowerzyści czekali w kolejce. A miejscówka ta z tą toaletą jest z grupy biwakowej, ale trzeba tam poprawić. Jak dojadę do Łodzi, nie zapomnę, to poprawię koordynaty, bo koordynaty pokazują jakieś pół kilometra dalej. O, zamknięte. Rachunkiem. Na koniec wydajemy wszystkie pieniądze, jakie mamy, bo to się nie opłaca oddawać do kantoru. I zapasy żarcia węgierskiego. Żarcia. Trochę kiełbasy, trochę napitków. Nawet więcej napitków. Wina nie kupiliśmy w piwniczkach, bo jakoś nie mieliśmy szczęścia je spotkać. A rachunek wygląda tak. 8000 forintów, to jest jeden rachunek, plus 6000 forintów jeszcze. Wypłaciłem gotówką i zapłaciłem kartą. No, na dwóch kasie nie da ruszyć. Dobra, otwieraj tego natural z citrona, bo mi się pić chce. Którego, tego? Nie, no zimnego, tego, z lodówy. No to dawaj go szybko. O, ja cię. Trząsiętego będzie umycie. Nie będzie umycie, otwieraj szybko. O! Proszę! O, dziękuję. Co? Wyjeżdżamy z Węgier? Dziś nie ma internetu. Ajajaj. O, Tesco, patrz, ostatnie Tesco w tym, na Węgrzech. Na prom możemy jechać. O, jaki sprzęt jedzie.
Jeden, drugi. Erik, zobacz przez okno, jak jadą motocykle. Dobra, mamy awarię. Rura wydechowa nam wypadła. Tata nam naprawia samochód. Nie wiem, czy się uda to naprawić. Kroi nam puszkę, żeby nałożyć ją. To się nic nie da, bo to jakby była dziura w rurze, to by była fajna sprawa, bo by się to przecięło, nałożyło, zaklajstrowało czymś i drutem jakby zaciągło. A to jest problem taki, że po prostu rura rozkorodowała na spawie w miejscu, gdzie się łączy z portek tych, co wychodzi z silnika. Mazylek ma problem nasz. Wychodzi w jedną rurę i jest problem. Odejdź. Chodzi, aby miał 6 litrów pojemności. Odejdź, Eryk. Jak traktor chodzi na razie. Wyłączę na razie. Dobra, idziemy do taty. Dobra. Bo ja tu się ledwo mieszczę. Przynieś mi te nożyczki jeszcze. Dobrze. Tata leży pod samochodem. Ja, my idziemy po nożyczki. Tu mamy nożyczki do metalu. Idziemy do taty z nożyczkami do metalu. Daj do samochodu. Proszę. Nagraj, jak to jest tam. O. Tak się rozłączyło. O. To powinno być tu. W ten sposób. Ja tu nie za wiele nie zdziałam, bo to jest takie naprężenie. Trzymaj to. Skaleczysz się tu, daj. Dobra, a ja dalej nagrywam. Lecimy do taty. Tu walczy z samochodem. Dlaczego tak nie wyostrza to? No, już jest tata wyraźnie. Dobra, tatuś, wychodź z samochodu. Pomoc mechanika leci. Piwo bezalkoholowe. Piwo, por favor. Nie chodzi o piwo. Tak, nie chodzi ci o piwo. Oczywiście, że ci chodzi o piwo. Nie zrobić profesjonalnie, jak nie wypijesz piwo. Słyszałeś? Co? Powtórz, Eryk. Nie, jak nie wypijesz piwa, to nie zrobisz nam źle wszystko. Jak nie wypijesz piwa, to nie zrobisz profesjonalnie. A to gdzie się skaleczyłeś? Poczekaj, najpierw trzeba to przemyć, spokojnie. To już kurde. Przymieć ten taty, a tata ma tutaj, dobra. Puszka. Czym się skaleczyłeś? Puszka? Po naprawie sprawdzamy, czy dobrze działa wszystko. Jak wszystko będzie dobrze działało, ruszamy w drogę. I jutrzejszy cel to nasz to Łódź, prawda, tatuś? Co? Jutrzejszy cel to Łódź. Dobra, ja zabiorę kombinerki już, bo już nam nie będą potrzebne. Znaczy nożyce do metalu, metalowe nożyce. Czekaj, daj te nożyczki. Masz. Już się nie skaleczył, bo ci dałem z tej strony. Dobra, to tam robię poprawki jeszcze i jedziemy. Co, w miarę co? Tak. Czyli wypadło tam? No, chyba coś najechaliśmy. Nasze puszki są teraz bardzo cenne. No nie ma taszki. Skręć w prawo. Przecież da się jechać. Nie wyje strasznie. Nie wyje? On burczał jak 10-garowiec. Myślałam, że traktor za nami jedzie. Nie wiem, że tam ten, co nas wyprzedzał. 300 metrów, coś skręć w prawo. A tu na podwórcie, na autostradzie i się rura oderwała. Jest wszystko w miarę. Dodajemy gazu. I tak 500 km. Mamy to przejechać. Patentki nie zadziałały. Do bólu, chyba nie zasnę. Jedziemy dalej na
19. 19? Gdzie? Do Skoczowa? Skoczów? Skoczów. Naprawić tą rurę. Dzięki forum jakiś pan się zadeklarował, że spróbują nam to naprawić. 19. A spaliśmy tutaj. W Cieszynie, przy kąpieliskach. Dobrze jest wszystko, nic nie wymyśla już. Wsiadaj, jedziemy. Wsiadamy, ja jeszcze tylko jedną rzecz zobaczę i jedziemy. Jaką rzecz? Co, motocykl? Podoba ci się ten motocykl, widzę. No, bardzo. No fajny sprzęt. Dobra, bo tam ludzie czekają, może chcą sobie dzień jakoś zagospodarować. Co? No ci, co mają nam naprawić ten... Pan Remigiusz i jego tata i brat. Chodź. Szybko już, siadaj. Spokojny parking za darmo. W Cieszynie pod kąpieliskiem. No niestety pan Remigiusz nie dał rady. To skomplikowana jest ta awaria. A nie było warunków, żeby tam jakoś bardziej. A że dzisiaj Eryk ma urodziny, to idziemy szukać torta. O, jest cukiernia. Do domu mamy jeszcze 270 km. Będziemy jechać w huku. Fordem Mustangiem prawie. Ważne, że się przemieszczamy, no. Tylko żeby była taka awaria, tfu, żeby nie można było jechać. A tu patrzcie, w remoncie to jest. No taki ryneczek. Lubię takie miasteczka. Na stacji benzynowej pan nam udostępnił wodę. Bo ja wczoraj wypaprałem już końcówkę całą. Na mycie rąk po awarii. Tu chodźcie na tam, zobaczymy. Tam fajnie zrasza. Eryk, szybko. Tam jest kranik, proszę sobie nalać wody. A on sam korzystał z surfera. No to tak spanikował trochę na początku. Chciał nam szybko udostępnić, a sam korzystał z tego kranu. O, zło jest. Możesz się ochłodzić, jak ci jest za gorąco. Co się dzieje? No, zraszanie takie, no i... Mgiełka. To jest w ogóle Skoczów. Nie powiedziałem tego.